Hejka, kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak zamknąć oczka w naszej robótce w taki super klasyczny sposób. Na pewno wiele z Was zna ten sposób, wiele z Was korzysta. Od razu tylko powiem, że ten sposób nie jest absolutnie elastyczny. To nie jest jakiś elastyczny, zobaczcie, tu w ogóle nic się nie dzieje. To nie jest jakiś elastyczny sposób. No, czasami takie sposoby też się przydają, także dzisiaj chcę Wam pokazać, ale na pewno nie używajcie tego do zakończenia, nie wiem, rękawów, czy swojego swetra na dole, czy ściągaczy, bo po prostu nie jest to rozciągliwe. Będę chciała Wam pokazać, jak zamknąć takie oczka na stronie prawej, ok, oraz na stronie, oraz będąc na stronie lewej. Także dzisiaj będę chciała Wam właśnie to pokazać. Ok, no więc zaczynamy. Słuchajcie, najpierw pokażę Wam, jak zamknąć robótkę tutaj na prawej stronie, a później zrobimy sobie parę oczek do końca rzędu i pokażę Wam, jak zamknąć na stronie lewej. Dobra, słuchajcie, najpierw na stronie prawej, zobaczcie, jak to robimy. To jest bardzo prosta sprawa. Robimy to w taki sposób, że, zobaczcie, przerabiamy dwa oczka równocześnie na prawo, bo jesteśmy na prawej stronie. Przerabiamy na prawo, ściągamy tutaj i to oczko, które tutaj jest, wkładamy na ten drut. Ok? I znowu wkuwamy się tutaj, przerabiamy dwa oczka równocześnie. Zostaje nam jedno oczko, które wkładamy na ten drut. I jeszcze raz. W ten sposób. I tak sobie, słuchajcie, zamykamy te oczka na stronie prawej. Bardzo prosta sprawa. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ok. Zróbmy sobie może jeszcze tutaj. Zaraz. Dobra. I jedziemy, słuchajcie. I jedziemy, słuchajcie, do końca rzędu. I pokażę Wam, jak to będzie wyglądało na lewej stronie. Tutaj mamy zamknięte te oczka na stronie prawej. Tak wygląda z tej strony. I teraz pokażę Wam na stronie lewej. Na stronie lewej wygląda podobnie, z jedną małą rzeczą. Zobaczcie. Te dwa pierwsze oczka przerabiamy na lewo. Ok. I teraz zanim to oczko wróci z powrotem na ten drut, ta nitka musi być z przodu. Zobaczcie. Przekładamy ją z przodu. Przekładamy nasze oczko i dopiero teraz kontynuujemy nasze zamykanie, czyli znowu wkuwam się tutaj i przerabiam dwa oczka równocześnie i znowu nitka z przodu, dopiero teraz to oczko z powrotem wraca na drut i znowu nitka z przodu, nitka z przodu. Okay. Teraz przerobię sobie tutaj do końca ten rządek. Dobra. Tak to wygląda tutaj po stronie prawej i po stronie lewej. W ten sposób.